tego lata. Wielki powrót. Czekają na was naprawdę wielkie emocje. Pierwszy raz zobaczycie najnowocześniejszy wojskowy sprzęt. 200 jednostek sprzętu, jak wyrzutnie HIMARS i czołgi, amerykańskie Abramsy i koreańskie K2. Start 15 sierpnia o godzinie 14. Naszego programu Trenuj z Wojskiem. Ten program spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Ponad 11 tysięcy osób wzięło udział w edycji jesiennej i zimowej, w takiej specjalnej edycji, która związana była z 24. rocznicą wejścia Polski do NATO. Ten program składa się z przede wszystkim ćwiczeń związanych z poznaniem obsługi broni, z zasadami pierwszej pomocy lekarskiej, również z podstawami survivalu, ale także z podstawami samoobrony. To wszystko dzieje się w ciągu 8 godzin. W każdą sobotę, począwszy od 1 kwietnia aż do końca lipca, w 40 jednostkach będziemy organizowali takie zajęcia. Ta edycja będzie różniła się od poprzednich tym, że zostaną zorganizowane te zajęcia pod kątem rodzaju sił zbrojnych, gospodarza tych zajęć, a więc zaczniemy od wojsk lądowych, potem marynarka wojenna, potem siły powietrzne, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, ale także węższe specjalizacje, tak żeby pokazać cały przegląd specjalizacji w Wojsku Polskim, tak żeby zachęcić, bo taki jest też kontekst naszego programu, żeby zachęcić młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim, a osobom starszym dać szansę przypomnienia sobie umiejętności, które być może kiedyś zdobyli, a teraz chcą je odtworzyć, a być może nie mieli szansy, żeby zapoznać się na przykład z obsługą broni, a więc taką szansę stwarzamy. Gorąco zachęcam do tego, żeby wziąć udział w naszym szkoleniu, w naszych ćwiczeniach. Wystarczy tylko wejść na stronę internetową Ministerstwa Obrony Narodowej, w mediach społecznościowych. Także jest możliwość tego, żeby się zapisać. Będziemy informować z wyprzedzeniem, kiedy i w jakim garnizonie będą zorganizowane tego rodzaju zajęcia. Proszę Państwa, chciałbym się podzielić jeszcze jedną informacją. Otóż dziś do portu w Gdyni przypłynął statek, który dostarczył do Polski kolejne egzemplarze koreańskich czołgów K2 i armatochaubic K9, a więc uzupełniamy nasze jednostki wojskowe o sprzęt, który pochodzi z Korei Południowej. Jest to realizacja naszych umów z ubiegłego roku. Okazaliśmy się bardzo skuteczni w ubiegłym roku w maju. Moja wizyta w Seulu, potem w lecie podpisanie umów w sprawie dostarczenia czołgów K2 i armatochaubic K9. W grudniu ubiegłego roku już pierwsze egzemplarze tego sprzętu trafiły do Polski. Niedawno odbyło się pierwsze strzelanie z armatochaubic K9, które było zrealizowane na poligonie w Toruniu. Niedługo zaproszę Państwa osobno, odbędzie się pierwsze strzelanie z czołgów K2. Armatochaubice trafiły do 16. Dywizji Zmechanizowanej, do 1. Brygady Artylerii z siedzibą w Węgorzewie. Czołgi K2 trafiły też do 16. Dywizji Zmechanizowanej, do 20. Brygady Zmechanizowanej z siedzibą w Bartoszycach i w Morągu. Czołgi K2 są w Morągu, a więc zarówno armatochaubice, jak i czołgi trafiły do wschodniej części naszego kraju, do jednostek, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego państwa na wschodzie. To oczywiście nie przypadek, że tam skierowaliśmy ten sprzęt. Chodzi o stworzenie takiej siły, która będzie odstraszała agresora. Putin powinien się zastanowić kilkakrotnie, zanim zdecyduje się podjąć złą decyzję napaści na Polskę. Ze względu na to, że polskie siły zbrojne są coraz silniejsze, są wyposażane w nowoczesny sprzęt. To jest realizacja w praktyce
doktryny odstraszania i obrony, doktryny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kiedy do tego dodamy jeszcze stałą obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju, to udowadniamy, że ten system, który tworzymy mozolnie, ale z sukcesami od 2015 roku, system odstraszania i obrony naszego kraju jest skuteczny w sensie takim, że Wojsko Polskie jest coraz liczniejsze, że Wojsko Polskie jest wyposażane konsekwentnie w nowoczesną broń i to nie są tylko plany, to są zrealizowane działania, to są fakty. To są fakty, a więc kolejna dostawa czołgów K2 i armatochaubic K9 właśnie ma miejsce. Te czołgi i te armatochaubice również trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej, a więc do województwa warmińsko-mazurskiego. 영상을 대략적으로 정리를 해보면 국방부 장관은 러시아의 위협으로 인한 유사시에 폴란드 국민들에게 닥칠 수 있는 위급 상황에 대해 군대에서 평소에 진행되는 대응 프로그램에 참여하여 자기방어 및 응급조치와 무기 사용을 익혀 유사시 국민적 피해를 최소화한다는 취지입니다. 우리 국내에서도 군에서 실시하는 해병대 캠프나 특전사 캠프와 같은 맥락인데요. 그러나 폴란드는 예전부터 전 국민들이 대규모로 참여하여 이런 프로그램들이 진행되고 있습니다. 우리는 민방위 훈련이 실시되고 있지만 폴란드는 무기 사용, 응급처치 등 유사시에 발생할 수 있는 가상의 시나리오를 설정하여 진행된다는 것이 특징이라고 할 수 있습니다. 국방부 장관은 이제 우리는 예전의 폴란드가 아닌 군사강국으로 성장해 나가고 있으며 그 중심에는 첨단의 미국산과 한국산 무기로 무장하고 있으며 젊은이들에게는 자신 있는 군 입대를 독려하고 있습니다. 폴란드 기존의 군 병력은 12만 명이었지만 현재는 30만 명의 병력 증강을 위해 한국산 무기 도입 이후 군 입대 지원자들이 꾸준하게 늘어나고 있다고 합니다. 기존의 동구권 무기를 탈피하고 성능 좋은 서구권 무기로 전환하고 있는 방법이 젊은이들에게 군 입대에 대한 관심을 이끌어내고 있다는 현지 평가인데요. 며칠 전에는 벨라루스 헬기가 낮은 고도로 폴란드 영공을 침범하여 Na jakiś czas zostało tutaj zburzone takie poczucie spokoju mieszkańców. Nie pamiętam, która to godzina była, ale dosyć wcześnie. Z początku myślałem, że to polskie jakieś samoloty, znaczy te śmigłowce. No i jeden koło drugiego tak lecieli dosyć nisko. Poleciały tam w kierunku Białowieży, zawróciły później jeszcze raz. 국방장관은 1천 명의 병력을 벨라루스 국경으로 급파하며 폴란드 또한 우리 한국이 처한 상황과 아주 비슷합니다. 뒤에는 러시아가 버티고 있고 앞에는 벨라루스의 위협이 간간히 발생하고 있습니다. 때문에 얼마 전 1군단 내 새로운 사단이 편성되었는데 그것은 15년간 폴란드를 통치했던 폴란드 PSL 연합이 타데우시 코지우슈코 제1 바르샤바 기계화 사단을 해체했고 해체된 기계화 사단을 이번에 국방장관이 새롭게 부활시켜 K2 전차와 K9 자주포가 벨라루스 국경에 배치된 것입니다. 현재의 폴란드는 나토 내에서 예전과는 다르게 할 말은 하는 국가로 변화하고 있습니다. 또한 급성장하는 군사력의 명분을 얻으려고 한다는 설도 있는데 그러나 중요한 것은 자국의 안보는 외부에서 100% 보호해주지 않는다는 것입니다. 1군단 내의 새로운 보병사단의 창설에 이어 다음 시간에는 폴란드에서 대규모의 제2군단 창설을 공식적으로 발표했는데 어떤 내용인지 상세한 내용으로 찾아오겠습니다. 지금부터 폴란드 천무 발사대 모듈 출하식을 시작하겠습니다. 어려운 환경 속에서도 현안 문제를 슬기롭게 극복하여 오늘 이렇게 출구식을 진행하게 되어 매우 기쁘고 향후 폴란드형 천무 발사대의 폴란드 전력화를 성공적으로 완수하고 한 발 더 나아가 K-방산을 통해 세계 4대 방산 수출국으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 저기 있는 이 발사대 모듈이 출하가 되고 나면 폴란드 현지에서 엘츠 차량과 결합이 되어서 최종적으로는 K-호마르라는 이름으로 폴란드에서 전력화가 될 예정입니다. 대한민국과 폴란드의 진정한 협력이 시작되는 아주 큰 의미가 있다고 생각을 합니다. 주한 폴란드 국방무관 알렉산더 마르추니스 대령님의
축사를 영상으로 만나보겠습니다. I'm Colonel Alexander Martyszumis and I'm the Polish Defense Attaché in the Republic of Korea. We are grateful that Hanwha Aerospace agreed to share with us this advanced technology. I believe that established cooperation between Hanwha Aerospace and Polish companies will be of the benefit for all. I would like to stress that your products, which are the state-of-art technologies, will provide new capabilities to Polish Army and enhance its strength. This is, in my opinion, very important in the light of the current security situation in Europe. 오늘 이렇게까지 노력하신 모든 분들의 노고에 감사드리며 하나 에어로스페이스의 무궁한 발전을 기원드립니다. 폴란드 천무 발사대 모듈의 첫 번째 출하를 축하드리며 다 같이 외치겠습니다. 하나, 둘, 셋!